Trzy punkty Białostoczanie zdobyli, jednak na pewno nie były one łatwe. Mało brakowało, a w Białymstoku zespół z Wielunia sprawiłby wielką sensację. Białostoczanie zagrali słabo. Wydawało się, że zlekceważyli przeciwnika i zapomnieli, że piłka sama nie wpada do siatki. Jedynego gola w 20 minucie gry strzelił Mariusz Dzienis. Podawał Łukasz Tupalski. Proszę Państwa, 1-0. W 76 minucie gry doskonałą sytuację mieli goście. Na szczęście dla Białostoczan nie wykorzystał jej Tomasz Zając. W środę Jagiellonia zagra wyjazdowe spotkanie z rezerwami warszawskiej Polonii. Jeśli ze stolicy białostoccy piłkarze chcą przywieźć komplet punktów, muszą zagrać o wiele lepiej niż dzisiaj.